Państwo, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie w pięknym miejscu. Domyślam się, co było wcześniej, bo zobaczymy kaplicę, ale bardziej nastraja nas do refleksji. Będę też mówił o losie Żydów na Kresach Wschodnich. Mój zasadniczy temat dotyczy relacji polsko-ukraińskich, ale także sytuacji na Kresach Wschodnich. Akurat dzisiaj słyszałem, jadąc tutaj samochodem, no pierwsza burza była wiosenna po drodze, z czego się bardzo cieszę, ale prawie mi się przyjazd opóźnił. I słyszałem, jak wypowiedź kancelarii prezydenta i samego prezydenta o pomocy Polakom na Kresach Wschodnich. Bardzo się z tego cieszę osobiście. Natomiast jeden z komentatorów powiedział, że tam mieszka Polonia. No, żadnej Polonii na Kresach Wschodnich nie ma, bo Polonia to są ludzie, którzy emigrują, tak jak obecnie. Niestety ogromna ilość młodych ludzi wyjeżdża w najróżniejsze strony, do Anglii, czy do Norwegii, wcześniej do Kanady, czy Stanów Zjednoczonych. I to jest Polonia, czyli ludzie, którzy z różnych powodów, wcześniej jeszcze prześladowania polityczne, teraz ekonomiczne problemy, wyjeżdżają. To są emigranci. Natomiast ci, którzy mieszkają na wschód od rzeki Bug, to oni nigdy z Polski nie wyemigrowali. Mówiąc kolokwialnie, to Polska od nich wyemigrowała, o czym będę mówił w wyniku zdrady naszych aliantów w Jałcie, w Teheranie, a później jeszcze w Poczdamie. Dlatego też wyraźnie, na przykład istnieje komisja sejmowa i senacka, gdzie bardzo wyraźnie to rozróżnia, czyli do kontaktu łączności z Polonią i Polakami za granicą. A to także nie tylko Kresy Wschodnie, ale także Kresy Południowe, czyli Zaolcie, tereny Czech, gdzie przecież mieszka bardzo dużo Polaków, którzy tam mieszkają od wielu wieków. Oczywiście będę się posługiwał tutaj laptopem i mapami po to, żeby też zobrazować, bo żeby powiedzieć o Kresach. Ja jeszcze może wyjaśnię, dlaczego w ogóle się tym tematem zajmuję. Urodziłem się w Krakowie, ale moi rodzice już mieszkający swoimi korzeniami wywodzili się z Kresów Wschodnich. Ojciec urodził się w Monasterzyskach, powiat Bucza, ziemia tarnopolska, i był naocznym świadkiem zagłady Polaków wsi rodzinnej swoich dziadków. To jest 2 kilometry obok, widział to wszystko. Nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś z Państwa pójdzie na film Woły, to zobaczy wstęp do tego filmu, cytat, który jest z pamiętnika mego ojca. To są słowa, Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. I ojciec jeszcze dodał jedno zdanie w tym pamiętniku, że ta śmierć przez przemilczenie jest gorsza od tej śmierci fizycznej. Ja pana Smarzyńskiego nie znałem, ale znałem oczywiście tok produkcji. Natomiast on sam się zwrócił do mnie, czy może wykorzystać ten fragment pamiętnika. Oczywiście ja odpisałem, że jak najbardziej, bo on oddaje sens, po co w ogóle mówimy o Kresach Wschodnich, dlaczego przypominamy i te chwalebne rzeczy, i te rzeczy bardzo smutne. No więc z tego powodu, że moi rodzice ciągle od dziecka i moje ciocie i wujkowie już nie żyjący też mówili na ten temat, więc kiedy jako ksiądz mogłem sobie wybrać specjalizację, wybrałem historię Kościoła i równocześnie właśnie zacząłem pisać o Kresach Wschodnich. W ogóle uważam, że historia jest bardzo ciekawa, a jak napisał Józef Mackiewicz, tutaj jesteśmy w bibliotece, wspaniałe książki Mackiewicza, prawda jest tylko ciekawa, czyli często nieraz trzeba poruszać trudne tematy historyczne po to, żeby właśnie ta prawda została pokazana. Pewnie można pisać o bitwie pod Grunwaldem, już tysiące książek powstały i wszystko już tam wiadomo, co było. Natomiast zwłaszcza XX wiek jest takim tematem ciągle obarczonym też tak zwaną poprawnością polityczną. Czyli są pewne tematy, które się nagłaśnia, innych tematów się nie porusza, ze względu właśnie przeróżnych. Ja uważam, że szanujący się historyk, publicysta powinien właśnie się brać za te tematy, które są niepoprawne politycznie, czyli te tematy, które wymagają głębokiego wyjaśnienia. To tyle gwoli wstępu. Jeszcze dodam, że
główne moje zajęcie, jestem proboszczem parafii ormiańsko-katolickiej, należy do archidiecezji krakowskiej, ale są trzy parafie dla Ormian katolików. Zajmuję się południową częścią, siedziba jest formalnie w Gliwicach, ale ustawicznie jeżdżę, tutaj przez pewien czas dojeżdżałem do Łodzi, wiele dzieci ormiańskich, ścichem w Łodzi, teraz jest inny ksiądz jeszcze, a prowadzę przede wszystkim fundację imienia świętego brata Alberta. W tym roku jest stulecie urodzin dla nieba, śmierci, a urodzin dla nieba Adama Chmielowskiego, czyli brata Alberta, wspaniała postać, też wielki patriota Polski. I z tego względu dzisiaj też sprzedaż wszystkich książek jest przez fundację na rzecz rozbudowy naszych ośrodków. Fundacja prowadzi 32 domy dla niepełnosprawnych na terenie całej Polski. Tutaj na terenie ziemi łódzkiej prowadzimy dwa. Jeden w Łodzi na ulicy Helenówek, drugi w Chorzeszowie, gmina Wodzieradio, powiat Łask. Więc często tutaj przejeżdżam. W samym Piotrkowie miałem kilka spotkań autorskich. Niektórzy może byli już na tych spotkaniach, a dzisiaj będę mówił o tych tematach, które są tematami historycznymi, ale jednocześnie bardzo mocno nawiązującymi do rzeczywistości. Więc pozwolę sobie usiąść, przejdę do projekcji. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała. Dzisiaj mamy taką globalizację, że niezależnie w jakiej części świata jesteśmy, te same laptopy są. Jednym się to podoba, drugim nie, ale przejdziemy. Halicz, ziemię halicką, później Lwów,
stał się najważniejszym miastem tej ziemi. Część Podola z Kamieńcem Podolskim i część Wołynia z Włodzimierzem Wołyńskim. Natomiast w wyniku małżeństwa dwojga władców, tutaj zawsze z Jadwigą Antygabeńską ja mam kłopot, jak teraz jestem w szkole i szkoła nosi nazwę królowej Jadwigi, to ja się zawsze burzę, bo ona nie była królową, żoną króla. Ona była pierwszym, w sumie ostatnim, bo jeszcze Anna Jagiellonka była teoretycznie władcą samodzielnym. Jutro mamy Dzień Kobiet. Ja wiem, że to święto komunistyczne, ale nie daj Boże, żeby panią życzeń nie złożyć. Więc ja pracuję w takiej placówce, tę fundację sfeminizowane w 90%. Więc wiem, jak to wygląda. Ale właśnie czy w Wigilii jakby tego, tej uroczystości trzeba przypomnieć, że nie tylko była i jest nadal królowa angielska, Wiktoria czy obecna Elżbieta, ale myśmy mieli w historii królową, króla właśnie. Natomiast jej mąż, który był wielkim księciem litewskim, w wyniku małżeństwa został królem, czyli de facto przez pierwsze lata był mężem własnej żony. Żona była formalnie królem, a on był małżonkiem. I w wyniku tego małżeństwa, co uważam jest jednym z najbardziej przełomowych wydarzeń w dziejach Polski i tej części Europy, nastąpiła unia personalna, później pogłębiona w Lublinie i tereny bardzo rozległe, około 1 000 000 m², dzisiaj jest 300 000 kilometrów kwadratowych, w sumie od morza do morza. I dzisiaj, gdy słyszymy wypowiedzi różnych polityków o Międzymorzu, czy nawet Trójmorzu, no to odwołujemy się do tej tradycji. Czyli obecności kultury polskiej, cywilizacji, także cywilizacji w sumie zachodniej europejskiej, czyli związanej z Kościołem Rzymskim. Wiemy, że później nastąpiły zawory, bo początkiem końca Kresów Wschodnich były trzy kolejne rozbiory. Przegrane powstanie styczniowe, listopadowe, ale za rok będziemy obchodzili bardzo ważną rocznicę. To jest stulecie ponownego odzyskania niepodległości. I znowu Polska nawiązała do tradycji Kresu Wschodniego. Tu jest mapa może troszeczkę za mała, ja niestety nie mam większej rozdzielności. Ona pokazuje różnicę między Kresami Wschodnimi a obecną Polską. W 1918 roku, 11 listopada, zakończyła się pierwsza wojna światowa. Niemniej jednak Polacy przez 3 lata walczyli w najróżniejszy sposób o nowe granice. Czyli było zwycięskie powstanie wielkopolskie, 3 powstania śląskie, ogromna bitwa i wojna z bolszewikami, ale także walki o Lwów, o czym za chwilę powiem. Niestety ta strata aliantów, czyli zgoda Anglików i Amerykanów na to, żeby oddać Europę Wschodnią jako łup wojenny Stalinowi, spowodowała również w wypadku Polski przesunięcie Polski o te 200-300 km. To jest jedyny przypadek w dziejach nowożytnych Europy, że państwo nagle zmieniło swoje granice, czyli odrąbano Kresy Wschodnie. Natomiast ludność, która ocalała, przerzucono bez wiedzy i zgody, inaczej bez jej zgody, bo wiedzę na to tyle, że ich wsadzano do wagonów, przewieziono na ziemię zachodniej Polski. Ten proces nazywano repatriacją, czyli powrót do ojczyzny. W rzeczywistości to była ekspatriacja, czyli wypędzenie z ojczyzny. Kolejna mapa pokazuje, jakie były problemy narodowościowe II Rzeczypospolitej. Bo i pierwsza, szlachecka, jagiellońska, była państwem wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielonarodowościowym. Żelazną zasadą Jagiellonów była, nie użyję słowa tolerancja, bo słowo tolerancja ma bardzo inne znaczenie. To był wzajemny szacunek ludzi różnych wyznań do siebie, czyli taka symbioza, gdzie bardzo często w jednym mieście obok siebie
mieszkały różne społeczności. No, ta synagoga, w której jesteśmy, była, jest tego najlepszym przykładem, że tutaj obok są kościoły katolickie, a Żydzi mogli swobodnie wyznawać swoją religię. Na wschodzie też jeszcze były cerkwy prawosławne, bądź grecko-katolickie, teraz kościoły ormiańskie, czy zbory protestanckie. No, były też meczety, czy miejsca modlitwy Karaimów. 2/3 ludności to byli Polacy. Tutaj zaznaczeni kolorem czerwonym, rzymskokatolicy. Na Kresach Zachodnich, czyli pogranicze Wielkopolski i Śląsk, oczywiście społeczność niemiecka, ale tutaj społeczność niemiecka była też w centrum, bo wiemy, jaka jest historia tutaj Łodzi, czy Zgierza, czy wielu innych miast, gdzie ten okręt łódzki powstawał, gdzie były też 4 kultury tutaj się gromadziły. Inne, z kolei idąc od północy, widzimy te jasne kolory niebieskie Litwini, którzy mieli swoje państwo, tak zwaną Litwę Kobieńską, ale Wilno zostało po stronie polskiej. A tam jest taki bardzo wyraźny pas polski, który sięga aż do Łotwy. To jest do dzisiaj ogromne skupisko Polaków, którzy nawiasem mówiąc są bardzo prześladowani przez władze obecne litewskie. Kolory brązowe to są tereny mieszane pół na pół. Kolory żółte, przepraszam, jasno-zielone, to są Białorusini, którzy byli prawosławnymi. I to, co nas najbardziej interesuje, kolory zaznaczone na żółto. To są tereny zamieszkałe przez Rusinów, którzy pod koniec XIX wieku zaczęli przyjmować nazwę Ukraińcy. To był Wołyń. Z tym, że na Wołyniu, to jest ta środkowa część, widzimy duże skupiska Polaków, Czechów i także Niemców, więc to nie był teren jednorodny. Natomiast południowy wschód, to są 3 województwa, Tarnopolskie, Stanisławowskie, Lwowskie, sięgające aż do Rzeszowa, to były tereny, gdzie były skupiska polskie, a ten kolor jasno-brązowy czy pomarańczowy, jak to było, to było znowu pół na pół. Więc widzimy, że te tereny były tak wymieszane, że tam rozdzielenie tej takiej granicy, gdzie jaka narodowość mieszka, była bardzo trudna. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Te czarne kropki wszędzie, to są miasta, gdzie społeczność żydowska była od 25% począwszy, ale aż do 80%, gdzie to Polacy byli mniejszością w danym mieście. Niektóre miasta kresowe nawet miały więcej niż 80%. Ludności żydowskiej. Nas interesuje oczywiście dzisiaj Lwów i te tereny południowo-wschodnie. Symbolem przedwojennym Lwowa, wbrew pozorom, ja wiem, że tu może są kibice ŁKS-u, czy Widzewa, czy innych ważnych klubów, ale symbolem Lwowa jako społeczności przed wojną był klub sportowy Pogoń Lwów, wielokrotnie mistrz Polski, tutaj mamy derby. I trzeba powiedzieć, że piłka nożna, Związek Piłkarski, PZPN i pierwsza i w ogóle liga, to wszystko narodziło się w Lwowie. Tam były początki sportu piłkarskiego. Te 3 największe kluby to był Pogoń Lwów, Lechia Lwów, Czarni Lwów, no i oczywiście najsłynniejszy trener piłkarski Kazimierz Górski, który urodził się w Lwowie. Dlaczego ja to pokazuję? Bo często jak mam spotkania z młodzieżą, to mówię, słuchajcie, to nie tylko zabytki, pałace, kościoły, ale to też ogromna kultura. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli Kresy Wschodnie odrąbać takiej świadomości, tak to było w czasach komuny, no to z tej biblioteki byśmy musieli połowę książek wyrzucić. No bo gdzie się urodził Mickiewicz? Nowogródko, czyli tereny obecnej Białorusi. Słowacki, Przemieniec na Wołyniu. W Lwowie urodził się Zbigniew Herbert. Stanisław Lem, bardzo słusznie podpowiadany w takiej spolonizowanej rodzinie żydowskiej, to najbardziej znany polski pisarz, najwięcej ma tłumaczeń na języki, ale też mamy teraz 200-lecie śmierci Kościuszki. Urodził się też na terenach obecnej Białorusi. Józef Piłsudski. Ostatnio bardzo była taka ciekawa historia na temat życiorysu Czesława Niemena. No, w moim pokoleniu, wczesnej młodości,
radości Jemen, no to był ten zbuntowany człowiek, dziwny jest ten świat. Jak ktoś pamięta, jak on wyszedł w Opolu, to taki, no, w takim stroju białoruskim, w sumie kresowym, śpiewał z czupryną taką długą. I dlaczego? Bo on nazywał się Czesław Wydrzycki. Urodził się koło Grodna, jego ojciec był organistą, ale on miał taki donośny głos i mówili, ale się tym Wydrzycki wydziela. No więc sobie zmienił to nazwisko na co? Na rzekę, nad którą się urodził. Czyli Eliza Rzeszkowa, to jest książka napisała, nad Niemnem. On się urodził nad Niemnem i stąd przyjął ten pseudonim, to jest pseudonim artystyczny Niemnem. No moglibyśmy wymieniać tu dziesiątki ludzi, więc Kresy Wschodnie są niesłychanie ważne dla naszej kultury. No teraz spory. Jak wspomniałem, 100 lat temu upadli trzej cesarze, co uważam było niesłychanym, szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla Polaków. Bo nikt tego nie przypuszcza, że wszyscy trzej zaborcy się rozpadli. Zaborca austro-węgierski sam rozpętał spór, kiedy już upadła monarchia habsburska, o Lwów. Dlaczego? Lwów był miastem zdecydowanie polskim, ale władzę w tym mieście cesarz Austrii oddał nie Polakom, ale Ukraińcom na zasadzie dzieli rząd, żeby skłócić te dwie społeczności. Polacy się nie mogli z tym pogodzić. I dlatego wybuchło powstanie 1 listopada, bardzo łatwo zapamiętać, Dzień Wszystkich Świętych, 1918 roku. Jeszcze mężczyźni byli na froncie, kogo? Nie było ich w mieście, więc za broń chwycili młodzi ludzie. Tu jest cmentarz na Łuczakowie, gdzie obraz posady walczył o Lwów, stąd to określenie Orlęty. Najmłodszy żołnierzy Jurek Liczan miał zaledwie 14 lat, kiedy zginął w walce. Jest taka piosenka Orlątko, przed wojną to śpiewano jako taką pieśń patriotyczną. To powstanie było zwycięstwo. 3 tygodnie trwały walki. Tutaj w książce Żywa historia. Ja bardzo szczegółowo opisuję pierwszą wojnę światową na Kresach, ale właśnie też bitwę o Lwów, gdzie widać wyraźnie, że to była tak zacięta walka jak powstanie warszawskie. Tylko powstanie zakończyło się upadkiem miasta, a tutaj uzyskano niepodległość. W roku 1920 znowu trzeba było walczyć i o Lwów, i inne miasta, bo od wschodu kolejna nawała, tym razem to nie Ukraińcy, a bolszewicy. Tutaj zawsze prostuje, bo mówią Rosjanie. To nie jest do końca właściwe pojęcie, bo na Rusach, Rosji carskiej, która była naszym prześladowcą, wyrosła nowa struktura wielonarodowościowa, która nie tyle posługiwała się tożsamością narodową, tylko ideologiczną. Bolszewicy. Mówimy wojna polsko-bolszewicka. Chociaż oczywiście po stronie tej walczyli Rosjanie, ale też wiele innych narodowości. I na Lwów nacierała konna armia Budionnego. Doszło do ogromnej bitwy, którą do dzisiaj nazywamy Polskie Termopile. Wiemy z historii, że Spartanie pod Termopilami, oczywiście w starożytnej historii, zagrodzili drogę najazdowi Persów. Było ich 300, wszyscy zginęli. Natomiast pod Zaburzem było podobnie 318 młodych chłopców ze Lwowa. Większość zdecydowana zginęła, zaledwie kilkunastu się uratowało. Ale bitwa była tak zacięta, że Budionny nie wszedł do Lwowa. Czyli taka garstka tych ludzi zatrzymała. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ten obraz znajduje się w Castel Gandolfo, w rezydencji papieskiej, bo papież Pius XI, który wtedy był nuncjuszem papieckim, jako jedyny ambasador został w Warszawie. Wszyscy wywiali, bo uważali, że Warszawa papież. Jedyny został. I proszę? Może Turcja. No to Turkom przecież od Amelczeszy, czyli nie słyszałem o tym, ale akurat byłem w Castel Gandolfo i gadał
ekspresyjny. I tutaj, proszę Państwa, mamy miejsce upamiętnienia za dwórze, jeżeli ktoś będzie w Lwowie, 30 km na północny wschód. Taki skromny, może okazały, ale bez jakichś specjalnych epitafiów pomnik. Data 17 sierpnia 20 roku, więc dokładnie w tym samym czasie, co Bitwa Warszawska. I również tutaj harcerze. Jeszcze dodam, że już na terenie Lubelszczyzny rozegrała się ostatnia, największa bitwa kawaleryjska. Bo ta armia Budionnego poszła na Warszawę pomóc ducha czeskiemu i została zatrzymana. Opisuje to też w książce Żywa historia. Doszło do walki kawalerzystów. Później już nigdy takie masy kawalerii ze sobą się w Europie nie miły. Po stronie polskiej byli też Ukraińcy, bo tu ciągle chcę podkreślić, że to nie jest tak, że my mamy te spory z Ukraińcami zwłaszcza o ludobójstwo i Banderę. Natomiast chociaż były walki o Lwów, o Lenta Polskie, to była część Ukraińców, która uważała, że trzeba wspierać Polaków, bo mamy wspólnego wroga, czyli w tym wypadku gorszy temat jest ataman Szymon Petrula, który na czele swoich ukraińskich formacji stanął po stronie Piłsudskiego. I tu teraz przyprosił powiedzieć, że Polska tego nie doceniła, dlatego że w traktacie ryskim podzielono Ukrainę, część znalazła się te kresy wschodnie w granicach Polski, większość zdecydowana Ukrainie trafiła do Związku Radzieckiego. Natomiast petlurowcy, czyli żołnierze Petlury, zostali internowani w różnych ośrodkach, między innymi tutaj niedaleko, może nie stąd, jest niedaleko, ale na terenach Polski Centralnej. I Piłsudski, który miał pełne poczucie, że wyrządzono im krzywdę, kiedy odwiedzał jeden z obozów internowania, powiedział do nich: panowie, ja was przepraszam, ja was serdecznie przepraszam. Ale to nie Piłsudski decydował. Decydowała cała koncepcja, że Polska zawsze pokój z bolszewikami, a Ukraińcy zostali pozostawieni sami sobie. Petlura wyemigrował do Paryża i tam został zamordowany przez takiego terrorystę żydowskiego, który z kolei mścił się na Ukraińcach. Więc jeżeli dzisiaj szukamy bohaterów wspólnych polsko-ukraińskich, to mamy Petlurę. No to jest oczywiście piękny cmentarz obrońców Lwowa, bo taka jest pełna nazwa. Tu widzimy tablicę, obok te 450 grobów orląt, ale są ci, co bronili przez te 3 lata, 1918-21 i zginęli. Cmentarz został zniszczony przez komunistów po II wojnie światowej i teraz jest odbudowany. Oczywiście każdy, uważam, powinien być, jak będzie we Lwowie na tym cmentarzu. Lwów był też miastem wielonarodowościowym. Tutaj tylko pokażę katedrę ormiańską. Jako, że jestem duszpasterzem Ormian, właśnie moja rodzina częściowo wywodzi się też z Lwowa i Stanisławowa. I Lwów był jedynym miastem przed wojną w Europie, gdzie były 3 katedry, 3 różnych obrządków i 3 arcybiskupów, ale wszyscy byli katolikami. Więc była katedra łacińska, czyli rzymskokatolicka, i do dzisiaj jest ona otwarta i tam można pójść. Katedra ruska, czyli grecko-katolicka, też otwarta. I Kościół ormiański, obecnie katedra już nie katolicka, a apostolskiego kościoła ormiańskiego. Zresztą tych zabytków różnych kultur, cywilizacji zachowało się. Tutaj taką dygresję zrobię. Siostra mojego dziadka, to właśnie Ormianka, po wojnie trafiła tutaj do Łodzi. Mieszkała na ulicy Kopcińskiego i ona, powiem szczerze, nie lubiała Łodzi. Zawsze jej się to miasto nie pasowało, na niej był ten Łódź. Ale ona właśnie kiedyś, jako mały chłopiec, to ona mówiła, że przed wojną Łódź była bardzo podobna do Lwowa. Dlatego, że było tyle ludzi różnych narodowości, różnych wyznań, były i kościoły, i tutaj centrum też jest przecież koło Łodzi fabrycznej. Więc ona miała takie trochę też
taką jakby poczucie, że no, utraciła to rodzinne miasto, ale w Łodzi no, jakby ponownie się znalazła w takim środowisku. Oczywiście po wojnie w Łodzi mieszkali sami Polacy. Jak wyglądały społeczności polskie mieszkające na Kresach? My mówimy oczywiście o zamkach, pałacach, tak, magnaci zostawili wspaniałe zabytki, niektóre zobaczymy, ale zdecydowana większość ludności, która mieszkała na Kresach, to byli polscy ludowcy. Po najazdach tatarskich te tereny były spustoszone i ci chłopi emigrowali najczęściej z Mazowsza, ale też i ze Śląska, i z terenów bardziej przerównionych, małopolskich. Z Mazowsza było tak dużo, że na wschodzie Ukraińcy na Polaków mówili Mazurzy. Ale nie dlatego, że oni byli konkretnie z Mazur, tylko że tak było ich dużo, że taki znak równości stawiali. Jak Pola, a to Mazur. Nawet były takie miejscowości polskie Mazury. I to jest akurat wieś rodzinna moich dziadków, Koroszczaty i Komonasterzy. Zdjęcie ostatnie było wykonane w jesieni 1942 roku. Po roku z hakiem ta wieś została zniszczona, wymordowana, więc możemy powiedzieć, że wielu tych ludzi, co jest na tej fotografii, to była ich ostatnia fotografia, bo po roku już nie żyli. Proszę zwrócić uwagę na stroje, czym się różnili Polacy w stroju. Kultura wschodnia to były zawsze białe koszule, wyszywane bardzo pięknie, ale wypuszczane na spodnie. Tak zobaczycie stroje narodowe ukraińskie, białoruskie, czy właśnie jak Czesław Niemen śpiewał wtedy ten słynny Dziwny jesteś kar. To zawsze było wypuszczane. Polacy znowu mieli koszulę do spodu, pasek i marynarki takie, o, takie klasyczne. I to się nazywał strój polski. Czyli taki normalny, jak ludzie chodzili. Jedynie kobiety się przypominały strojem kobiety Rusinki, bo nosiły nakrycia głowy. I to było bardzo charakterystyczne, że w jednej i drugiej kulturze kobieta, za wyjątkiem małych dziewczynek oczywiście, musiała mieć chustę na głowie. To nie jest oczywiście związane z jakimkolwiek złymi rzeczami, tylko do cerkwi, do dzisiaj, mężczyzna wchodzi oczywiście tak jak do kościoła rzymskokatolickiego z odkrytą głową, ale kobieta ma obowiązek głowę nakryć. To jest taki zwyczaj wschodni. No więc Polki tam mieszkające przyjęły to, no podobały im się te kolorowe chusty, więc sobie te chusty zakładały. Ja pamiętam taką ciocię, miałem już nie żyje, ona jak mówiła, że jak wychodziła jeszcze już, bo mieszkała w Legnicy, jak na ulicę wychodziła, jakby nie miała czegoś na głowie, to tak by była nieubrana. No takie miała swoje historie. Natomiast właśnie ci chłopi, no oni przede wszystkim te spustoszone ziemie zagospodarowywali, budowali się, zajmowali się bardzo dużo, tych wsi się nazywa huta. Dlaczego? Bo to nie od metali, tylko od szkła. Zajmowali się wytapianiem szkła, rzemiosła. Była to ludność nam bardzo spokojna, często dwujęzyczna. A czym się różnili od Ukraińców? Wyznaniem. I to był zasadniczy podział. Ukraińcy, czy Rusini, jak nazwiemy, byli w centrach prawosławnych, od grecko-katolickich, mężczyzn, kobiety, Polacy, rzymskokatolicy. A co było w wyniku małżeństwa mieszanego? Na filmie Wołyń jest to pokazane, bo zaczyna się od wesela. Te pierwsze 20 minut filmu jest bardzo takie sentymentalne, bo to jest pokazanie, jak te kultury się zrywały. Było bardzo dużo mieszanych małżeństw. Mój pradziadek też był Ukraińcem. I tylko tak, wtedy jak żona była Polka, czyli rzymskokatolicka, to córki były wychowywane w religii matki, a synowie w religii ojca. Niezależnie jakie były te religie. I wtedy bardzo często było to też tożsamość narodowościowa, czyli córki były wychowywane tak jak Polki, a synowie, tak jak Ukraińcy, co w czasie wojny niestety przyniosło straszliwe dramaty, bo te rodziny mieszane narodowościowe no, przeżywały straszne.
źródłem zapalnym konfliktu już w okresie międzywojennym. Wojna się skończyła, nastąpił okres międzywojenny. To był ruch nacjonalistyczny ukraiński, który postanowił walczyć o Ukrainę przede wszystkim przeciwko Polakom, ale także przeciwko Czechom, Słowakom, Węgrom, Rumunom, bo uważano, że ta Ukraina jest podzielona. Symbolem tego ruchu jest flaga czerwono-czarna. Teraz są ogromne spory, jak tam na Majdanie, czy gdzie indziej widzimy te czerwone-czarne flagi. Czerwono-czarne flagi. Może młodzi Ukraińcy nie do końca sobie zdają sprawę, o co chodzi. Ale trzeba pamiętać, że ta flaga w samych kolorach ma głęboką wymowę niestety antypolską. Bo kolor czerwony to jest krew, kolor czarny ziemi, czyli żeby zdobyć, powstała samostyjna Ukraina, należy rozlać krew. I flagę tą wybrano świadomie, bo ona miała wszystkim uzmysławiać, że trzeba z Polakami dalej walczyć. Głównym ideologiem ukraińskim był Dmytro Donzow, który powiedział: Ukraina dla Ukraińców, czyli te tereny należy połączyć z powrotem ze sobą, stworzyć państwo ukraińskie, ale droga, która ma prowadzić, to jest droga tak zwanego twórczego terroru, czyli że można zabijać również tych Ukraińców, którzy tego nie chcą, tej ideologii nacjonalistycznej. I to, co Dmytro Donzow zapisał, w życie wszczepił Stefan Bandera. Ja niedawno w Polsacie oglądałem taką dyskusję z byłym prezydentem Ukrainy, Wiktorem Juszczenką. Muszę powiedzieć, że tam się przed tym telewizorem strasznie wzburzyłem, bo on mówi, no Bandera nic takiego złego nie zrobił, no w sumie heroi, czyli bohater Ukrainy, czego wy Polacy chcecie? No właśnie to ten Bandera, syn księdza grecko-katolickiego, bo w kościele wschodnim księdza mogli się żenić. Chociaż skończył polskie gimnazjum i politechnikę we Lwowie, on właśnie te ideały fałszywe według mnie Dmytro Donzowa wcielił w życie. W jaki sposób? Przez zamachy terrorystyczne. Dzisiaj o terrorze strasznie dużo się mówi, tak? Ale wtedy ten terror 80 lat temu był na polskich ziemiach. To jest badem współczesnych, heroj Ukrainy, bohater właśnie Juszczenko był czynnym bohaterem narodowym. Kolory czerwono-czarne. Co to były za zamachy? No to były przede wszystkim zabójstwa, skrytobójstwa urzędników polskich. Najgłośniejsze to zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Bronisława Bierackiego. W Polsce też zginął naczelny komendant policji, ale do dzisiaj nie wykryto, tak? Czyli nie chcę tego komentować, ale wtedy wykryto to właśnie Banderę. Złapano go. Później posła Tadeusza Ołówkę, więc parlamentarzysta, ale także mordowano tych Ukraińców, którzy chcieli zgody z Polakami. I to też było właśnie charakterystyczne, że banderowcy, bo cały ruch przyjął nazwę banderowcy, mordowali i Polaków, i Ukraińców. Czyli to nie była taka walka narodowościowa. Bandera został oczywiście złapany, skazany na karę śmierci. No tutaj prezydent ówczesny Mościcki chciał się wykazać takim gestem humanitarnym wobec Ukraińców. Zamienił to na dożywocie. Jak wybuchła wojna, to go wypuszczono z więzienia. Siedział sobie 5 lat w więzieniu. I uciekł do Hansa Franka pod skrzydła niemieckie i stworzył oddziały ukraińskie złożone na służbie niemieckiej. Drugi ze zbrodniarzy ukraińskich terrorystów to jest Roman Szuchel. Proszę, muszę przepraszam. Też czerwono-czarne flagi, sława UPA, Roman Szuchewicz, heroj Ukrainy, komendant UPA. On współpracował z Banderą, a w okresie międzywojennym był kolaborantem, czy agentem służby niemieckiej, a później utworzył UPA. Komu to było na rękę te działania depresyjne? Oczywiście Niemcy, bo Niemcy już się szykowali do wojny z Polską, a to mieli idealną organizację, która działała na szkodę państwa polskiego. No tu mamy czwarty rozbiór Polski, tak? Ja tak mówię, bo to
aresztować, trzeba jasno mówić, mieliśmy 3 rozbiory, wtedy czwarty, w 39. Polskę podzielono, Niemcy dokonywali ogromnego ludobójstwa, to nie ma wątpliwości, czy to w kraju Warty, jak to wtedy nazywano Wielkopolskę, czy tutaj generalnie guberni, no każdy obóz koncentracyjny miejscem ludobójstwa. Dzisiaj ten spór o nazwę niemieckie obozy koncentracyjne wbrew pozorom jest szalenie ważne. To nie można sobie dać mówić, że okupant, który gnębił Polaków, jakby zrzuca siebie tą odpowiedzialność i mówi, że to Polacy mieli te obozy koncentracyjne. Okupant wschodni, czyli Sowieci, bo już w okresie międzywojennym używano takiej nazwy, nie bolszewik, chociaż moja babcia do końca mówiła bolszewicy, ale ci bolszewicy, tak? To Sowieci, od słowa Sowiet, czyli Rada Sowiecka, Rada, takie określenie na to bliżej niesprecyzowaną grupę społeczną, która rządziła Związkiem Radzieckim. Też dokonywali ludobójstwa. To jest zbrodnia katyńska. To są Mordęta, Syłki na Sybir do Kazachstanu. Zauważyłem, że tu w Łodzi jest bardzo takie silne środowisko Syberii, ludzi zesłanych, wspomnienia Armii Krajowej. To widać było, że to dotknęło wszystkich Polaków. I tak było przez 2 lata. Natomiast w 1945 roku Hitler uderzył na Związek Radziecki, co moim zdaniem było szczęśliwe dla Polaków. Bo ci dwaj zaborcy znowu się chwycili za gardło. Inaczej jakby byli w sojuszu, to do dzisiaj chyba byśmy byli podzieleni. Ale proszę zobaczyć na to zdjęcie, to jest oryginalne zdjęcie. Widzimy wjeżdżające do Lwowa oddziały, tutaj już Ukraińcy witają, ale to są właśnie oddziały ukraińskie na służbie niemieckiej, te, które stworzył Bandera i Roman Szuchewicz, to były 2 bataliony Nachtigal i Roland. Ukraińcy mieli wielką nadzieję, że Hitler im zbuduje niepodległą Ukrainę. Tu mam taką pocztówkę przywiezioną z Kanady, dlatego tam na dole są napisy po angielsku, która pokazuje też oryginalną bramę zbudowaną we Lwowie, tam jest chyba gdzieś napis. No i proszę zobaczyć, tu jest powiększenie, jest swastyka, jest po niemiecku Heil Hitler, a po ukraińsku sława Ukrainie, sława Bogu, chwała Ukrainie, chwała Führerowi, to przetłumaczone na angielski. I rzeczywiście część Ukraińców zachodnich, czyli tych mieszkających w dawnej Galicji, uważała, że tak jest, że Hitler przychodzi, będzie państwo niepodległe. I bardzo wiernie mu służyła, niektórzy do końca byli. Ale Hitler oczywiście uważał Ukraińców za, jak wszystkich Słowian, za podludzi. Nie miał ochoty tego państwa stworzyć. Pierwsze mordy dokonane przez Ukraińców w Lwowie to były mordy na Żydach. To są zdjęcia oryginalne z Muzeum Holokaustu, łapanki na Żydów. Później widzimy tutaj żołnierza ukraińskiego w mundurze niemieckim, a to już banderowcy, te bojówki wyłapują Żydów zaraz w pierwszych tygodniach, od 7 do 8 tysięcy Żydów zamordowano. A resztę no to słynny Babi Jar, gdzie wymordowano kilkaset tysięcy Żydów koło Kijowa. I to Niemcy oczywiście nie używali, ale przy pomocy policjantów ukraińskich. No tu jest też zdjęcie oryginalne, kobiety znalezione w kanałach żydowskie, no jest ten słynny film, moim zdaniem dość dobrze zrobiony Agnieszki Holony, na nie cenię jej za inne wypowiedzi i filmy, ale ten film w ciemności to polecam, tam rzeczywiście poza samą końcówką to jest tak pokazane jak był. W 1943 roku Hitler już przegrał pod Stalingradem, więc znowu się zwrócił, zrobił taką nadzieję Ukraińcom, ale tylko dlatego, że było potrzebne Niemcom. I tu widzimy plakat po niemiecku i po ukraińsku wzywający, zachęcający do wstępowania do SS. Galicję, tak się to nazywało. Zgłosiło się tak wielu Ukraińców, że Hitler był tym zaskoczony. Tu widzimy Sarnów, miasto polskie, gdzie
ogromna grupa młodych Ukraińców idzie do SS. SS w przeciwieństwie do Wehrmachtu była formacją ochotniczą, bo do Wehrmachtu to często na przykład na Śląsku, czy w Wielkopolsce, czy w Łodzi to wcielano wszystkich, nawet nie patrzono później pod koniec wojny na te grupy narodowościowe. Wielu Polaków przymusowo się znalazło w Wehrmachcie. Tak na marginesie to powiem, że na nowo sobie odświeżyłem taką książkę, lekturę Monte Cassino i Polacy walczyli po dwóch stronach, to znaczy armia Andersa, a w dywizji, która broniła Monte Cassino, 30% to byli Polacy, górnoślązacy, którzy później, jak dostali się do niewoli, to wstąpili do armii polskiej, więc takie też paradoksy były, ale to dotyczy Wehrmachtu. Natomiast SS, jak Legia Cudzoziemska, trzeba było się zapisać. Niestety część duchownych grecko-katolickich, ukraińskich też stanęła po stronie Hitlera, zaangażowała się w ten werbunek. Tu widzimy Heinrich Himmler z Hansem Frankiem we Lwowie, a tam po prawej stronie pod tym budynkiem już stoją ci ochotnicy ukraińscy. No i tutaj takie, no trzeba to powiedzieć właściwie, że część tych duchownych grecko-katolickich, ale tylko część, popierała Hitlera, łącznie z arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim i brała udział w organizowaniu tych nabożeń dla SS-manów. No jesteśmy w bibliotece, więc wszyscy wiedzą, że zemsta została napisana przez Aleksandra Fredrę, a Szeptycki był wnukiem Aleksandra Fredry. I to była strasznie dramatyczna postać, bo on się uznał za Ukraińca, do czego miał pewne prawo, bo to często te podziały szły w poprzek rodzin. Ale on też był przeciwko państwu polskiemu, a w II wojnie światowej poparł Hitlera. Natomiast paradoksem jest to, że jego rodzony brat Stanisław Szeptycki był polskim generałem i legionistą. Co więcej, obaj bracia byli tak skłóceni ze sobą, że jak jechali do swojej matki, czyli córki Aleksandra Fredry, naszego wielkiego pisarza, to jeden nie chciał mówić po ukraińsku, a drugi po polsku. Więc dla świętego spokoju, czy tak, takiej konwencji, między sobą i z matką rozmawiali po francusku. I to pokazuje, jak te problemy narodowościowe i wyznaniowe wchodziły w rodziny. Te dramaty, które widzimy też na filmie Wołyń, bo tam jest końcówka, to jest ta polska akcja odwetowa, gdzie jest zabijane małżeństwo polsko-ukraińskie. Tak to było, że dzisiaj mało się o tym mówi, ale bo tak te dramaty wyglądały, czyli dzisiaj są rodziny, gdzie część się uważa za Ukraińców, a część za Polaków do dzisiaj. No i przechodzimy jakby tutaj do tej najważniejszej części, czyli ludobójstwa Polaków. SS Galicji dokonała wielu ludobójstw, to też pokażę. Natomiast Roman Szuchewicz pod koniec 1942 roku powołał kolejną strukturę ukraińską, tym razem niezależną od Niemców, którą nazwano UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, 14 października 1942 roku. Nazwa powstańcza oznaczałoby, że to ma być powstanie przeciwko Niemcom, a w rzeczywistości UPA przeciwko Niemcom nie walczyła, bo oni uważali, że Niemcy już wojnę przegrali i wiedzieli, że wcześniej czy później Niemcy się wycofali. Natomiast uważali, że po wymordowaniu Żydów, bo wzięli czynny udział w wymordowaniu, kolejna grupa, która powinna być wymordowana, to są Polacy. Wszystko zaczęło się w lutym 1943 roku na Wołyniu. Te czerwone kropki, które Państwo widzicie, to są miasta, które zostały, wioski, całkowicie wymordowane. Nie ma śladu po tych wioskach do dnia dzisiejszego. Tutaj są podane liczby, ale to tylko te największe wioski. To było działanie systematyczne, planowe, bezwzględne. To nie była wojna polsko-ukraińska, bo od
oddziałów armii krajowych w tym czasie na Wołyniu nie było. Zresztą ani Niemcy, ani Sowieci później Polakom broni nie dawali. Tu zginęło 60 tysięcy Polaków, natomiast widzicie tam Państwo już w tym roku inne województwa, Stanisławów, Tarnopol, Lwów, aż do Rzeszowa, część Lubelszczyzny i część Polesia, tu wymordowano około 100 tysięcy. Do dzisiaj nie wiemy ile. To jest granica od 150 do 200 tysięcy Polaków. Głównie to byli polscy chłopi. Tutaj pokażę te slajdy z takiej rekonstrukcji, która odbyła się 4 lata temu, jeszcze przed filmem Wołyń, pod Przemyślem, pokazująca, jak te napady wyglądały. Czy to były napady na Wołyniu, czy na Podolu, one mniej więcej miały ten sam przykład. Wsie były drewniane, nie było przecież żadnych umocnień. Ludność się trudniła rolnictwem. Na Wołyniu, no to te słynne czarnoziemy, o którym się mówiło, że jak wrzuca się ziarno, to ziemia sama rodzi. Natomiast akcja ludobójcza polega na tym, że systematycznie powiat po powiecie, wioskę po wiosce mordowano. Napady były w nocy, stąd jest to określenie czerwone noce. Polacy, no cóż, Polacy wykazywali się taką pewną jakby niezrozumieniem, że obok Niemców i Sowietów może jeszcze być trzeci agresor. Oni tu żyli od kilkuset lat. Było wiele małżeństw mieszanych. Oni w ogóle jakby nie rozumieli, że Polacy, że Ukraińcy mogą Polaków mordować, więc wiele tych wsi w pierwszej fazie ludobójstwa w ogóle no, nie broniło się, więc otaczano tą wieś w nocy, zdawano znaki pochodniami. Po północy, kiedy już ludzie spali, podpalano pierwszą stodołę czy stusiana i wtedy tą wieś atakowano. Były trzy grupy napastów. Pierwsza grupa to są tak zwani siekiernicy. To nie są członkowie UPA, tylko chłopi ukraińscy podbuntowani przez banderowców, uzbrojeni w siekiery i widły. Taka najmocniejsza scena, jaka jest według mnie na filmie Wołyń, to jest ta, kiedy pokazane są dwie cerkwi. W jednej cerkwi ksiądz wzywa grecko-katolicki do prawosławnych, do zgody z Polakami, a w drugiej mówi, że trzeba wyrżnąć Polaków jak konkoń, święcić te siekiery i widły. Ale tak było. I ta pierwsza grupa była najbardziej bestialska, bo oni doskonale wiedzieli, gdzie jaki Polak mieszka i gdzie jest jakaś kryjówka. Więc oni szli i ich zadaniem było wyrżnąć wszystkich. Tutaj w tych moich książkach Nie zapomnij okresa, czy Przemyślane ludobójstwo, tam cytuję wiele relacji. One się wszędzie mniej więcej pojawiają. Druga grupa, która atakowała, rabowała. Dlatego, że to banderowcy zawsze mówili, no proszę bardzo, wyrżnęliście Polaków, to sobie zabierzcie co chcecie. Natomiast banderowcy też w tym byli, tylko oni jakby kierowali tym i stanowili taką osłonę, bo nieraz Polacy się bronili, no więc wtedy banderowcy, którzy już mieli broń palną, atakowali. Tutaj jest ta scena zabijania ludzi i wrzucania później ciał do studni. No, na filmie Wołyń w pewnym momencie, zresztą Smarzowski to bardzo dobrze zrobił, bo on nie epatuje okrucieństwem, tylko pokazuje tak jakby z boku tą kamerą. W pewnym momencie widzę taką studnię, że tam te polskie dzieci są powrzucane. No i trzecia grupa podpalała. I w ten sposób te wsie zniknęły. Miast nie atakowano, dlatego że w miastach byli Niemcy. Niemcy Polaków nie bronili, ale bronili szlaków kolejowych. Więc wiedzieli Ukraińcy, że nie mają co miast ich atakować. Okrucieństwo było szalone, takie, które nawet nie było spotykane i u Niemców, i u Sowietów, bo to też była wojna psychologiczna. No i ja tu nie będę epatował tym okrucieństwem, to sobie już Państwo przeczytacie w książkach. Ale pokażę oryginalne zdjęcia. To są pomordowani Polacy już na Lubelszczyźnie, bo w 1944 roku zaatakowano Lubelszczyznę. To jest akurat koło Tomaszowa Lubelskiego pociąg. Miał normalny, zwykły pociąg. Już biały dzień został zatrzymany przez UPA. Niemców i Ukraińców puszczono wolno, a Polaków
przy tych torach kolejowych porąbano siekierami. To jest wieś Lipniki na Wołyniu, bardzo ciekawa, bo związana z historią generała Mirosława Hermaszewskiego. Wczoraj byłem na Dolnym Śląsku, Wołów, taka miejscowość, on tam po wojnie mieszkał, natomiast urodził się w tej wsi Lipniki, kiedy miał 1,5 roku, to był marzec 1943 roku, na tą wieś napadł oddział UPA, zamordował 182 osoby, to są zdjęcia zrobione już nad ranem przez Niemców, i ten dom jego rodzinny podpalili banderowcy. Mama dochwyciła na ręce tego niemowlaka, wyskoczyła przez okno i banderowcy do niej strzelili, do kobiety z dzieckiem. I ta pani Hermaszewska została ciężko ranna, ale przeżyła i on przeżył. A ojciec zginął i 18 członków rodziny. Zresztą w książce o tym locie w kosmos, no to już nie mówię o jego poglądach politycznych, ale tą książkę przeczytałem, te pierwsze rozdziały, bo on bardzo ładnie pisze o matce swojej. Że matka go 2 razy uratowała. Raz właśnie z tego płonącego domu, a drugi raz, kiedy ich tam było chyba 7 rodzeństwa, bez ojca, w Wołowie, pracowała jako praczka, żeby utrzymać. I to heroiczne poświęcenie matki. Te bardzo mi te słowa Hermaszewskiego wzruszyły. To jest też zdjęcie, na filmie widać to, co robili Niemcy. Niemcy nic nie robili. Tak? Oni tylko nad ranem przychodzili i fotografowali, jak to Niemcy, nie? Że muszą być zdokumentowane. I proszę Państwa, dzisiaj ogromna ilość zdjęć zachowała się w archiwach niemieckich. Czyli właśnie Niemcy jak pedantycznie to sfotografowali, więc widzimy, to są zwykli polscy chłopi, napadali często na ludzi w kościołach, na kondukty pogrzebowe, więc ci ludzie w miasteczkach, na jarmarkach, więc oni ginęli no, nieraz z najmniej spodziewanych okoliczności. To jest foto z filmu Wołyń, na dole widzimy to świecenie tych wideł siekier płonących domy, ale najważniejszy jest napis. Tutaj Smarzowski odwołuje się do hasła rodzin okresowych, nie o zemstę, lecz o pamięć wołaj ofiar. Bo z przykrością trzeba powiedzieć, musimy się dłużej zatrzymać, że o ile o ludobójstwie w Katyniu, czy o innych zbrodniach w czasie powstania warszawskiego, po 89 roku się tak w sumie od 70 lat ta prawda o ludobójstwie jest na kresach ukryta. No w czasach komunizmu wiadomo była komuna. No, były tylko takie filmy typu Ogniowi Szkaleń, ale to tylko w Bieszczady. No jeszcze był taki dobry film, oglądałem go niedawno, Czerecha, to już jest jakby po tych walkach z UPA, Western Bieszczadzki, jak to wtedy nazywano. Więc za komuny tylko Bieszczady. Tak tam się bili Polacy z Ukraińcami, ale to tylko Bieszczady. Po 89 roku wydawało się, że ta prawda zostanie powiedziana. No niestety, ze względu na nazwaną poprawność polityczną limit Jerzego Biedrońca uznano, że dla dobrych relacji z Ukrainą trzeba tę sprawę przyjąć. I proszę Państwa, w zeszłym roku najpierw Senat, a później Sejm Polski przyjęli wreszcie uchwałę, a potem chyba ludobójstwo czekano 27 lat. Nazwała zbrodniarzy po imieniu, oddała część sprawiedliwych Ukraińcom, bo tacy byli, co ratowali Polaków, i równocześnie oddała część rodzinom kresowym, które przez tyle lat broniły tej prawdy. Jeszcze sobie pozwolę kilka ostatnich slajdów. Co tam dzisiaj jest na kresach? Trzeba pamiętać, że dzisiaj wielu Polaków nie przyznaje się do tego, że jest Polakami. Do dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że raz pamiętają te czasy komunistyczne. Po drugie, te państwa, które powstały na gruzach Związku Radzieckiego, ja się bardzo cieszę, że rozpadł się ten Związek Radziecki, ale one przyjęły taką linię nacjonalistyczną. Najbardziej to widać po Litwie, która jest krajem nastawionym antypolską, chociaż jesteśmy w jednej Unii Europejskiej i w NATO. Szykanuje się Polaków nawet za nazwiska polskie, za napisy. Jak ktoś pojedzie do Buńska,
kto jest na pograniczu polsko-litewskim, to zobaczy, że Polacy pozwalają Litwinom w miasteczku pisać po litewsku, ale już po drugiej stronie, chociaż tam z kolei mieszkają Polacy, nie wolno pisać po polsku. Na terenie Ukrainy jest, nie ma takich szykan oficjalnych jak na Litwie, ale z drugiej strony wszystkie te ruiny pokazują, że nikt tego nie chce odbudować. Największy paradoks, że na Białorusi, rządzona przez komunistę Łukaszenkę, te relacje są najbardziej poprawne. Co to jest? To jest kisiel. Co roku tu przyjeżdżają potomkowie pomordowanych. Tu miała miejsce tak zwana krwawa niedziela. 11 lipca 1943 roku sotnie UPA już były tak rozbestwione, że w biały dzień, w niedzielę, świadomie w niedzielę, bo Polacy szli do kościoła, zaatakowali 100 miejscowości, właśnie głównie kościoły i kaplice. W tym Kisielinie niektórzy Polacy się bronili. I tu jest związana z tym miejscem historia o rodziców takiego polskiego kompozytora Krzesimira Dębskiego. Może Państwo słyszeli o takim człowieku, napisał melodię do filmu Ognie i Mieczem, później Stara Baś, Bitwa Warszawska. Jego ojciec Władysław Dębski w tym miasteczku, później powstał taki film, było sobie miasteczko właśnie o tym Kisielinie, no mieszkał sobie, tak jak wielu innych, tak? I poszedł w niedzielę do kościoła, jako młody chłopak, tak? I banderowcy uderzyli w czasie mszy świętej. On się bronił czymbom i rękami, cegłami, później się schowali w takiej plebanii, rozebrali piec i tymi kaflami rzucali w napastników i został ciężko ranny. I wtedy jedna z dziewcząt, która tam była, a miała przeszkolenie medyczne, opiekowała się tym ciężko rannym Władysławem Dębskim. No i oczywiście narodziła się między nimi miłość i pobrali się. I Krzesimir, którego znam osobiście, zawsze mówi, że w tych straszliwym piekle, jakie rodzice przeżyli, poznali się i się pokochali z takim małżeństwem. I mówi, że to jest jakiś fenomen, że w tych straszliwych mordach nagle doszło do takiego pięknego wydarzenia. Ale kościół do dzisiaj jest zniszczony. Zginęło bardzo dużo księży. Księży mordowano szczególnie, bo to byli tacy duchowi przywódcy Polaków, około 160 księży, kleryków, siostry zakonne, to jest jeden z księży, którego ostrzegali Ukraińcy, bo to ciągle podkreślam, że byli ci uczciwi Ukraińcy, oni nie akceptowali tych działań. Więc oni mówili, tam Batuszka, bo tak wtedy się mówiło do księży, żeby nie szedł do kościoła w niedzielę, bo będą napady. Ale on odpowiedział, że on jest księdzem, musi odprawić mszę w niedzielę i on parafian nie zostawił. I rzeczywiście był napad w niedzielę i w czasie mszy go uprowadzono i obcięto mu się kierunek głowy. Według mnie to jest męczenie. Tu po lewej stronie jest ksiądz ojciec Filip Wrodarczyk, oblat, kolejny męczennik. To jest jedyny ksiądz, którego proces beatyfikacyjny jest prowadzony. Został uprowadzony i przerżnięty. Zresztą tutaj w książce Przemilczane ludobóstwo jest taki rozdział, właśnie kaplan przerżnięty piłonami. To jest z kolei jeszcze klasztor karmelitów. Proszę Państwa, na tym też tu wymordowano 450 Polaków. Ale jak pojedziecie Państwo na Ukrainę, często piszę tam po ukraińsku, przedtem po rosyjsku, pamiątka architektury, niszczenie surowo zabronione. Co niszczenie samo, bo ani państwo polskie, które nie ma na to środków, ani ukraińskie, które tego nie chce mieć. No i jeszcze może tutaj taka piękna Wołicka Częstochowa pod Kamień, to jest na pograniczu Wołynia i Podola. Tu mieszkali ojcowie dominikanie, mieli taki ufortyfikowany przed Tatarami klasztor. I tu się schroniło 600 Polaków. Niestety w marcu 1944 roku ten kościół został zdobyty i proszę zobaczyć, tu na tym zdjęciu widać wyraźnie jeszcze ślady walki, czyli murów, podpalone tutaj ściany, kule. No i to jest zdjęcie, które dałem, jak miałem taki cykl prelekcji dla liceum, to jako taki
plakat, właśnie to zdjęcie, dlaczego? Bo jest takie powiedzenie, że jak ludzie milczeć będą, to kamienie wołać będą. No i to jest rok 2005, gdzie jeszcze w ogóle nie było żadnej konserwacji tego zabytku i tutaj jeden z moich pracowników wydłubuje jeszcze kule. Czyli ślady są tutaj, tych ludzi po prostu kulami posiekane. To jest z kolei pamiątka, ale w Polsce, wsi rodzinnej moich dziadków. Teraz minęła 73. rocznica. Tam już mieszkają Łemkowie, z kolei wysiedleni z terenów Krynicy. To jedyne, co jest takie ładne w tym wszystkim, to wszystkich Polaków albo wyrżnięto, albo wypędzono. Mój ojciec trafił jedyny do Krakowa, wszyscy na Dolny Śląsk. Ale na to miejsce naleziono Łemków z okolic Krynicy. I co ciekawe, że oni na pamiątkę swojej Krynicy, tego uzdrowiska, zamienili tą nazwę Kolościatyna na Krynicę. Co ja uważam za bardzo takie ładne, bo też no, akcja Wisła to jest osobny temat, czy była słuszna, czy nie. Ale no, już nie mordowani, ale też przymusowo wysiedleni. No, jednak za tą swoją Krynicą Górską tęsknili. Zresztą ten słynny malarz w Krynicy, Nikifor, no to był Łemek. Łemko. No i jeszcze może tutaj, co jest obecnie na Ukrainie. No, te doły śmierci do dzisiaj nieekshumowane w wielu wypadkach. Tutaj jest Wola, Ostrowieca i Ostrówki, gdzie resztki tych kości się zbiera. Tu proszę zobaczyć, po lewej stronie są czaszki dziecięce. Niestety do dzisiaj 90% tych miejsc jest, nie ma pochówków. Jedynie to jest wieś, która się nazywała Dworzec, bo tam był dwór, oczywiście dworu nie ma, wsi nie ma, kościoła nie ma, nic. Step. No i tylko te rodziny z własnej inicjatywy przyjeżdżają z Polski i stawiają krzyże. A to jest Huta Pieniacka. To jest to, co wysadzono teraz w powietrze. Ukraińcy to odbudowali, tylko proszę Państwa, oni odbudowali, ale usunęli zasadniczy napis. To jest właśnie też, nikt tego nie chce mówić, ale oczywiście nie ma w ogóle słowa, co tu się stało, kto to zabił. To był SS Galicji, który mordował na 1000 Polaków. Kościół zburzony, kościoła nie ma. Jedynie na miejscu prezbiterium teraz postawiono kamienie, a tam, gdzie jest ołtarz główny, krzyż. Nie wiadomo, kto to wysadził w powietrze. Natomiast Ukraińcy to odbudowali, ale usunęli jeden zasadniczy napis. To jest z chorału. To przeczytam. Okulary tutaj jeszcze mamy. Z dymem pożaru, z kurzem bratnik. No i to słowo bratnik denerwowało i dlatego odbudowanie jest bez tego. Także Ormianie, to jest to moja parafia w Gliwicach. Tutaj jest krzyż kamienny, haczkar. Upamiętnia ludobójstwo Ormian w Turcji, ale też właśnie ludobójstwo Ormian na Kresach. Byli wszyscy bandeerowcy. No i to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, z czym się Polska nie może pogodzić, że nie ma pomników z męczenników, pomordowanych Polaków, Żydów, tylko są pomniki zbrodniarzy, czerwono-czarne flagi. Pozwolę sobie tym zakończyć, bo może Państwo macie pytania, że te relacje polsko-ukraińskie będą zawsze trudne, dopóki się nie powie prawdy. Chwała Senatowi i Sejmowi, że to zrobił w zeszłym roku. Nie mogę się pogodzić z tym, co się dzieje w polityce, że ciągle się mówi, my mamy pomagać, tak? Tylko że te pieniądze przesuwane na zachód, na wschód, przepraszam, trafiają w próżnię, oni idą do kieszeni oligarchów. Dzisiaj Ukrainą rządzą ludzie nieprawdopodobnie bogaty. Sam prezydent Ukrainy ma 1,5 miliarda dolarów. Dorobił się na czekoladkę, na przemyśle cukierniczym. To rzeczywiście to jest taka bajka na obok, który się na czekoladkę dorobił. Natomiast on własnemu narodowi nie pomaga. Czekają, czy Polska, czy Unia Europejska. Ja nie jestem przeciwny pomocy, tylko powinno być coś za coś. My pomagamy, teraz minister spraw zagranicznych dał 30 milionów dolarów Polski, więc w zamian za to powinno coś być. Więc między innymi to, żeby się Ukraińcy odcięli od tej ideologii. A
a paradoks obecny jest taki, że biorą bardzo chętnie pieniądze, coraz większe strumienie tych pieniędzy klienta, natomiast odwdzięczają się budową pomników. Większość Ukraińców nie ma nic z tymi zbrodniami wspólnego. I to nie jest tak, że naród ukraiński wymordował naród polski czy żydowski, tylko wrzut, który powstał na tym narodzie w postaci UPA czy SS, to oni mordowali. Ja uważam, że jedyną drogą do tych dobrych relacji z Ukrainą, przecież Ukraina jest krajem chrześcijańskim, słowiańskim, jesteśmy jakby skazani na siebie, no powinno być powiedzenie prawdy. Bez tej prawdy te relacje nigdy nie będą dobre. To dziękuję bardzo. Tyle, jeżeli chodzi o... No a to już do tego nie będzie tą prelekcję. Jeżeli Państwo macie pytania, ja książki będę podpisywał. Oczywiście z góry, jak powiedziałem, idzie to na rzecz naszej Fundacji dla Niepełnosprawnych. Pytania są na pewno, tylko troszkę czasu trzeba dać, żeby ludzie mogli się oświecić. Wydaje mi się, że ważną kwestią jest jednak jakieś połączenie tego ze współczesnością. Ponieważ jasne, że wielu Polaków miało bardzo nikłe pojęcie przez całe te dziesięciolecia o tych sprawach, a młodzież to... Myślę, że w ogóle ma wręcz iluzoryczne pojęcie. A jeżeli chcemy budować jakieś dobre relacje, a przede wszystkim jakiś własny, sensowny ciąg dalszy, to musimy zadbać o to, żeby wyciągnąć z tego wnioski zupełnie konkretne, co dalej w tym kontekście i co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy wpływać, w jaki sposób na to, żeby kształtować te wszystkie relacje i ciąg dalszy naszego państwa, naszego narodu, żeby to jakiś sens miało, ale coś praktycznego. Może tutaj zechce Pan jakoś wyrazić swoje opinie, co dalej? No bo wiemy, rząd robi to, czy to teraz dopiero po tylu latach jakichś uchwały Sejmu, które mówią wprost o ludobójstwie, a przez tyle lat nie można było tego zrobić, ktoś to blokował. Przecież też tajemnicą Policznela jest, że jest mnóstwo Polaków pochodzenia ukraińskiego, którzy w jakiś dziwny sposób jakoś blokują te nasze inicjatywy i praktycznie chcą kompletnie rozmyć odpowiedzialność tych swoich wspaniałych gierojów. Bardzo proszę może o ustosunkowanie się do tego. Tak, ja odpowiem, no, zawsze są pytania co dalej. Pierwsza zasadnicza sprawa jest poznać te sprawy. Moim zdaniem największym przełomem obecnie przy całym szacunku do Sejmu i Senatu, bo ta uchwała też była historyczna, był film WOM. Ja miałem okazję od samego początku śledzić to, jak ten film powstawał. Dobrze Państwo wiecie, że on jeszcze nie zaczęło się kręcenie scenem, został zaatakowany, no, generalnie przez Gazetę Wyborczą i inne środowiska, które są przeciwko przypominaniu Polakom męczeństwa. To my się mamy wstydzić cały czas za różne rzeczy. Ta rekonstrukcja, którą pokazywałem, też była zaatakowana i przez Gazetę Wyborczą, i przez niektóre media, i Związek Ukraińców, i wielu innych polityków, którzy do dzisiaj mają wpływ. Natomiast trzeba robić swoje, bo film wolny moim zdaniem przeorał w tej chwili społeczeństwo, bo mam przede wszystkim spotkania w szkole. Jeżeli mogę, bo nie jestem w stanie jeździć, no, to jest nierealne, żeby jedna osoba, ale z satysfakcją obserwuję takie zjawisko, że film wolny zachęcił ludzi do czytania. Dzisiaj młodzież jest w tej szczęśliwej sytuacji, że obok bibliotek bardzo ładnych ma też internet. Ilość pojawiających się stron na ten temat jest ogromna. Mam wielką nadzieję, że będzie reforma szkolnictwa. Tu się nie wypowiadam, czy gimnazja, czy nie, bo sam prowadzę gimnazjum. Powiedział, że 2 lata temu i będę musiał, ale to nie w tym rzeczy. Tylko, że program szkoły gimnazjalnej
pierwszy. I proszę Państwa, wchodzi całe pokolenie, które nic na ten temat nie wie. Bo nie oszukujmy się, szkoły średnie są elitarne, to część młodzieży idzie, część do tych szkół średniej nie idzie i nie poznaje pewnych rzeczy. Jeżeli skończy gimnazjum, to ono nie ma w ogóle pojęcia o 20 wieku. A ten 20 wiek to nie tylko dwie wojny, to ta setna rocznica odzyskania niepodległości, to jest powstanie warszawskie, Monte Cassino i dziesiątki innych rzeczy. Byłem aż na 7 premierach filmu Wołyń w różnych miastach i na jednej z nich Wojciech Smarzowski mówi, kiedy go zapytano, a czy musiał, że to nie ten czas, a on mówi, że przez 27 lat nikt się nie chwycił, on tam miał w domyśle, nie wymienił tych nazwisk, ale można było zrozumieć, że Wajda czy Zamiast. No tyle wybitnych reżyserów, telewizja państwowa, czemu tego nie pokazano? Czyli Smarzowski wziął się za temat, którego nikt nie chciał, a gorący kartofel był przerzucany. I kiedy pierwszy raz oglądałem zmontowany film, to ja miałem trochę stracha, bo tak sobie myślę, no, żeby on nie wpadł w te skrajności. Pierwsza skrajność, on się stał się lepiej mówi, to byłaby taka, że pokazuje taki horror, tak to zombie amerykańskie, nie wiem, na przeproszenie, tam krew się leje po ekranie. Można było zrobić z tego horror. To jest jedna skrajność, a druga skrajność, no to jest poprawność polityczna, czyli taki lewy po lewym, jak tu młodzież mówi, że się rozmywa te tematy i w ogóle ucieczka wielką miłość i omija się pewne rzeczy. Niestety Bitwa Warszawska w wielu wypadkach jest takim filmem, bo tam pominięto wiele spraw. Natomiast jak pierwszy raz obejrzałem, jeszcze przez tą główną premierą, to muszę powiedzieć, że miałem ogromny szacunek do Smarzowskiego za jego kunszt, on poszedł w środku. On pokazał właśnie sprawiedliwych Ukraińców. Tam jest tyle pięknych postaci ukraińskich. To wesele też polsko-ukraińskie, ale pokazał też akcję odwetowe polską, czyli on się nie bał. Pokazał, co robili Niemcy, mordowali Żydów, Sowieci, co robili, syłki na Sybir. Mnie tam zabrakło jednej sceny, to mówię od razu, że film powinien się zakończyć wypędzeniem Polaków, czyli wtedy, kiedy Polaków wywozi się ci, co ocaleli na zachód. No ale to jest jego wizja. Więc myślę, że tutaj Smarzowski zrobił bardzo dużo. Natomiast gdzie są niebezpieczeństwa? Moim zdaniem niebezpieczeństwo jest w ogromnej migracji Polaków w tej chwili z Polski. No to ciągle jest temat taki tabu. Co jakiś czas jeżdżę do Anglii, za 2 tygodnie też będę, tam są tłumy Polaków. Ogromne szkoły polskie. 90% dzieci polskich jest już tam urodzone. I nie czarujmy się, większość z nich nie wróci do Polski. Oni nie mają tej wiedzy, a w to miejsce wpływa ogromna migracja ze wschodu, która już na Ukrainie jest łopatą do głowy uświadomiona, że Bandera jest bohaterem. I obawiam się, że teraz może dojść do pewnego konfliktu wewnątrz społeczeństwa, że Polacy nie mają tej świadomości, bo poprawność polityczna, ale po drugiej stronie to się ładuje w głowę wszystko i tam nie ma obciachu żadnego robienia wody z mózgu. Co się powinno jeszcze robić? Uważam, pomagać Polakom na kresach. Jeżeli mogę do czegoś Państwa zachęcić, zaapelować. My sobie tu w Polsce damy radę, lepiej czy gorzej. Emigracja też to jest osobny temat, ale przecież ogromna grupa Polaków nam została. Oni się czują odrzuceni. Ja często to słyszę, mam tam też rodzinę. Czemu się Polska nie interesuje? Czemu daje pieniądze Ukrainie, a Polakom na Ukrainie, a nie Grecji? Oni tego nie mogą zrozumieć. Dlaczego? Bo Niemcy swoim pomagają. Izrael pomaga swoim. I inne państwa też pomagają swoim. A Polacy w Kazachstanie czy na Ukrainie są de facto pozostawieni sami sobie. Dobrze, że od czasu do czasu są jakieś transporty, paczki, to jest bardzo ważne. Ale oni głównie mają żal o to, że w Polsce się o to nie dba. No deklaracje polityków, no są zawsze tam od święta 3 maja, wspomną, że jest Polski, Polska duża, mniejsza, w Lwowie, w Wilnie, tylko za tym powinni szczyny konkretnie.
samorządy, a nie robią tego struktury państwowe, które to mają inną wizję. I jeszcze jedna rzecz, która tak patrząc na przyszłość, ja nie jestem przeciwny temu, że tylu Ukraińców w Polsce pracuje, tylko że oni też powinni mieć jasną to powiedziane, oni są gośćmi u nas. Ale nie tak, że mniejszość będzie rządziła większością, bo to już przeżyła Francja, gdzie mniejszość rządzi większością. Tak? Więc myślę, że tutaj mądrość powinna polegać na tym, że dobrze, przyjeżdżacie, pracujecie uczciwie, płacicie podatki jak każdy inny, możecie studiować, to też uważam pozytywne, ale z drugiej strony szanujcie kraj, w którym jesteście, no bo ja niestety spotykam się, zwłaszcza u dziennikarzy, nieraz mówią, no się dali, się czuję, jak u siebie w domu, to się wynamy pod porządku. No tak nie może być, bo już to multikulti zostało raz na zawsze skompromitowane w krajach zachodniej Europy. No więc tutaj musi być inaczej. No ale mam nadzieję ciągle, że ta zmiana nastąpi. Zmiana, która będzie broniła Polaków na Kresach. A to, że odbywają się takie spotkania jak dzisiaj, dziesiątki innych, to uważam za bardzo pozytywne. Tylko to powinno iść przez telewizję. Tak? Ja ciągle czekam na serial. Mówiłem publicznie na głównej premierze Wojciechowi Smarzowskiemu, że czekał na serial, tak? On się roześmiał, no bo on wie dobrze, jakie są realia w telewizji. Będzie tam przeróżne tańce z gwiazdami, tylko nie wody w odcinkach. Proszę. To jest minutę, bo sobie dodałem do ostatniego. Proszę się za środki niedawno, tak to nie mający właśnie budowali, tylko uchwała oczywiście to central. Najlepszym badaczem, że te rodziny mówią, broń Boże, nie przysyłajcie nam żadnego medalu, bo
czy szlachty. Tej szlachty już tam nie było, to Sowieci mordowali. Oczywiście mordowano księży, ale 95% to są chłopi. To nie chodzi o Chmielnickiego jako takiego, tylko to tą całą ideologię, którą banderowcy przynieśli. Tu musiałbym się cofnąć też do pierwszej ramy, nie mogę pokazać. Ale proszę Państwa, mordy polskie na Polakach były tylko w tej części zachodniej, czyli między Sanem a Zbruczem. Tam, gdzie teraz zawsze moja ciocia mieszka w Żytomierzu, tam nikt nie słyszał o Banderze, bo tam ta ideologia nie dotarła. Więc za to nie są odpowiedzialni Ukraińcy z Polski, z Ukrainy centralnej, już tym bardziej wschodniej, czy z Krymu, czy z innych miejsc, ale zachodniej. I co jest jeszcze bardzo ważne, że to dzisiaj dopiero odgórnie prezydent Poroszenko, jak i władze Ukrainy wmawiają tym Ukraińcom, że Bandera jest bohaterem, czyli ta ideologia jest odgórnie wciskana. Właśnie moja ciocia, która już jest chyba 10 lat przy Tomieszu, mówi się, jak ona napisała, nikt nie słyszał o Banderze. Kto to w ogóle był? Tak? Dopiero telewizja, że to bohater, pomniki, marsze, ulice Bandery. Prezydent Andrzej Duda pojechał do Kijowa. Na 3 dni przed tym jego przyjazdem główny prospekt, który się nazywał Moskiewski, zamieniono na Banderę. I on jadąc z lotniska do centrum jechał przez prospekt Bandery. No to też jest pewna złośliwość. Tak? To jest ta odpłata za tą pomoc finansową. Z kolei jak prezydent Bronisław Komorowski był 9 kwietnia 2015 roku, czyli zaledwie 2 lata temu, no to była w parlamencie Kijowie wielka feta, no tam całowali się, podnosili ręce, no tak jak dawniej pierwsi sekretarz z krajów tego ludu, Poroszenko, Komorowski, Wigła, nie żyje Polska, nie żyje Ukraina i tak dalej. Komorowski. Proszę Państwa, Komorowski, Poroszenko i Komorowski, jeszcze było za tych jego ostatnich rządów. I 2 godziny później na tą samą trybunę, w tym samym parlamencie wyszedł syn zbrodniarza Romana Szuchewicza, Jurij Szuchewicz, i zgłosił uchwałę, wcześniej już przygotowaną, która gloryfikuje banderowców. I co więcej, ta uchwała zawiera takie zdanie, aktualne do dzisiaj, że kto się temu sprzeciwia, może być ukarany. Co więcej, cudzoziemcy, czyli Polak, który pojedzie na Ukrainę i powie, że Bandera był zbrodniarzem, tak prezydent Przemyśla niedawno, no to będzie ukarany. Jaki to temat też perfidii, żeby w dniu wizyty polskiego prezydenta takie coś zrobić, tak? Ale jaki jest komentarz Unii Polityków? A to był przypadek, a to nieważne, a to ten. I te ustępstwa, ustawiczne wycofywanie się władz polskich z reakcji na tego typu rzeczy. A pojechał prezydent Izraela do Kijowa, rąbnął prosto z mostu, że wzięli udział Ukraińcy w Holokauście, że no przyszli tam, powiedział swoje. No to więc myślę, jaka jest polityka ludzi, którzy ciągle ustępują, ciągle mówią o miłości, a polityka ludzi, którzy bronią prawdy. Jeszcze raz chcę podkreślić, relacje polsko-ukraińskie są bardzo ważne. Natomiast jest cena, za którą się płaci. Dzisiaj ta cena została zapłacona przez pamięć o pomordowanych. I to, że nie ma tych upamiętnień, 90% tych ofiar do dzisiaj nie ma ani pomnika, ani nawet krzyża. Ktoś, to byli chrześcijanie zamordowani w kościele. No nie można takiej ceny płacić. Zobaczymy, co będzie. Na razie jest. Myślę, że o losach Ukrainy, tu sobie pozwolę na taką dygresję, nie zadecyduje Polska. Polska się tam nie liczy. Zadecyduje, kto rozmawia w tak zwanym formacie normandzkim. Tak? De facto to jest Merkel, który ma towarzysza przybocznego w postaci prezydenta Francji, który lada moment stracił urząd, bo już chyba za miesiąc tam są wybory, ale Merkel zostanie. Po drugiej stronie Putin i jeszcze jest Poroszenko. Tam nie ma miejsca dla Polaków. Nie ma prezydenta Polski, nie ma premiera. Nie liczy się. Trump w Stanach Zjednoczonych akurat będzie umierał za Ukrainę, a co będzie o swoje dbał. Więc myślę, że tutaj powinna być jakaś refleksja w tym wszystkim. Niemniej z moich kontaktów z Ukraińcami to jest tak, że z normalnymi ludźmi jak najbardziej. Mile, sympatycznie,
Nie ma sprawy, spotykam tu Ukraińców, nie ma problemu, ale nie daj Boże, jak przychodzi, to już ci młodzi wykształceni banderowcy, często mówiący perfekt po polsku, którzy od razu walą, że Ukraina jest nasza. Nie będę tutaj, nie powiem nazwiska europosła z Łodzi, bo on teraz kandyduje tam takie stanowisko. Koniecznie, koniecznie trzeba powiedzieć, żebyśmy nie wiedzieli, kogo nie wybierać. Jest film sprzed 2 lat. Miłość polsko-ukraińska, jakiś pomnik w Łodzi, tam chyba to jest Plac Wolności, podświetlony na niebiesko-żółto. Pan Jacek, nazwijmy poseł, tak, stoi. I obok niego sława Ukrainie, sława herojom, sława. To jeszcze w rajpi było. Wychodzi taka Ukrainka, sława nacji, śmierć wrogom, tak? A on stoi jak słup soli, tak? To jest pod tym hasłem mordowano Polaków i Żydów. Przecież europoseł powinien powiedzieć do tej kobiety, proszę pani, pani jest posła, mówi pani, cały film idzie, nic jak słup soli. Czy nie wiedział? Doskonale wiedział, co ona mówi. Ale uważał, że no, poprawność polityczna. Więc taką drogą się daleko nie zajdzie. To musi być jasno powiedzenie. Natomiast mogę powiedzieć, żeby tu jeszcze na obronę trojga się grecko-katolicki powiedzieć. Dla innego księdza, który wykształcony na Ukrainie, jest tu w Polsce jako grecko-katolik. No i kiedy z nim rozmawiałem, no i tak nie wiedziałem, jakie on ma poglądy, więc tak delikatnie z nim rozmawiałem. A on mówi, proszę, bo ja to przeżyłem, tego nie powiedziałem, mam potem tego Bandery. Ja nie wstąpiłem do seminarium duchownego dla Bandery, tylko dla Pana Boga. No i to była bardzo piękna odpowiedź. I ta ideologia banderowska ma powyżej uszu, tylko on chce Panu Bogu służyć, a nie Banderze. Ale czy większość tak myśli? No bo jeszcze, że dzisiaj jest takie zamieszanie, że bez tych jakichś jednoznacznych stanowisk będzie bardzo trudno. Może jeszcze jedno pytanie, bo mnie wykończył, proszę bardzo. Przepraszam. Tutaj też, dobrze, to jeszcze dwa. Księdza, to już jest po tym 70 lat, a co ksiądz powie na to, jak u nas nieopłacony jest grób na cmentarzu 20 lat i już zanikają jego ślady, tego człowieka, który nasz rodak tam też chowany jest, na cmentarzu naszym. Po 20 latach. Rozbierane są, bo są groby nieopłacone, to są rozbierane. To jest osobny problem. I ślady kim? Na plus powiedzenie ludzkiej w Szatku, to jest miasto niedaleko stąd, był, pochodził ksiądz, który zginął na Wołyniu, został w straszny sposób też zamordowany i z wielką przyjemnością byłem tam, jest wystawa, było spotkania z młodzieżą, jest tablica pamiątkowa, więc myślę, że to tak trzeba, jak to Szatek robi, że rodak ich pojechał na Wołyń, na misję, zginął, tylko się pamiętna. Myślę, że ta pamięć w dużym stopniu jest pielęgnowana oddolnie przez zwłaszcza samorządy. Wielki ukłon na samorządy zawsze jest. I przez stowarzyszenia, szkoły. No, przykro, że tego nie robią władze państwowe, ale nieraz nacisk oddolny jest bardzo silny. Tutaj proszę bardzo. Ja chciałbym powiedzieć, że po prostu ciężko będzie cokolwiek zmienić, skoro nawet zapewni naszymi sprawami swoją Stany Zjednoczone. Doskonale ksiądz wie, że uchwała wołyńska, dlaczego nie weszła 11 lipca. Stany Zjednoczone po prostu do Polski się tak narzucają swoje, tak są ślepo, do konfrontacji płyną z Rosją, że Polskę chcą poświęcić również jako z Ukrainą do walki, powiedzmy, przeciwko Rosji. I o czym to stwierdził, o czym wszystkim Kaczyński, że Amerykanie tak bardzo naciskają i naciskali w sprawach, których nawet nie powinni mieszać do naszych polskich spraw. Mało tego Macierewicz nawet uległ chyba tej opcji, bo powiedział, że to nie banderowcy, tylko Sowieci przed rami za banderowców mordowali Polaków na Wołyniu. No takich niestety rzeczy się spotyka. Mi się wydaje bardzo ciężko, będzie coś zmienić. No proszę pana, no ma pan rację w tym, to znaczy niech takim negatywnym akcentem, żebyśmy nie zakończyli. Rzeczywiście polityka, nazwijmy to administracji Obamy, była taka i pani Clinton dobrze została prezydentem, że Polska ma wyciągać kasztany z ognia, czyli tutaj być takim elementem antyrosyjskim, poświęcić się dla Ukrainy, a przecież nie Amerykanie będą umierali za Kijów czy Krymu. Przecież oni wcześniej czy później zawrą kontakt. No, wspomniał
Macierewicza, przy całym szacunku do niego, jego wspieranie armii ukraińskiej, no jest chyba trochę nieporozumieniem, bo ta armia czci Banderę do dzisiaj, a poza tym trzeba wspierać polską armię, a nie dawać broń innym. Poza tym, jeżeli ktoś się chce bić, to niech idzie na Donbas i nie walczy, no, a nie żeby ktoś tutaj inny to robił. Niemniej jednak myślę, że... A, jeszcze z tą uchwałą, to oczywiście to, co powiedział Jarosław Kaczyński, ja go właśnie za to szanuję, że on miał odwagę powiedzieć, że głównym przeciwnikiem w Polsce tej uchwały była ambasada amerykańska. No to też jest paradoks, że my jesteśmy wolnym krajem, a Amerykanie się wtrącają. Czy my się wtrącamy w historię Stanów Zjednoczonych? A byłoby się co wtrącić, bo przecież ludobójstwo Indian nadal obciąża Amerykanów i inne wojny, które nie były wojnami obronnymi i nie za demokrację, tylko za ropę naftową oni prowadzili. No więc, ale dobrze, że to Jarosław Kaczyński powiedział. To uważam, że dobrze, bo tak było. To Senat przełamał zmowy milczenia. I chwała wszystkim senatorom. Sejm marszałek Kuchciński zablokował tą uchwałę i ona 11 lipca nie weszła w życie. Dopiero 22 lipca już po szczycie NATO się odbywa. Ale to jest przykład, jak polityka międzynarodowa ma wpływ. Proszę Państwa, też trzeba się uczyć od innych. Niemcy próbują bronić swojej przyszłości. Jak robią, to robią negatywnie oczywiście. Ale powiem o odmianach, no bo opiekuje się odmianami. Maleńki kraj, tylko 3 miliony ludzi. A przecież od 100 lat upomina się o prawdę o ludobójstwie. I Turcja nie przyznała się do winy, ale większość krajów, w tym Polska, ale Stany Zjednoczone nie oczywiście, też uznała ludobójstwo Ormian. Były te uroczystości. Jest to przyjęte, więc myślę, że jak taki mały kraj konsekwentnie broni, no to to powinno być. Ja mam taki zwyczaj, że zawsze kończę jakimiś anegdotkami. No przy tym to może trudno mówić anegdotki. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć, że moja następna książka, którą przygotowuję, będzie książka taka o kulturze kresowej, ale pokazującą jaką piękno łączenia różnych tradycji, kultur, zwyczajów, obyczajów. No Lwów to kipiał humorem, ten słynny Szczepko i Tonisio i tak dalej. Ja to opiszę, ale mam taką jedną anegdotkę, która właśnie dotyczy tych tematów, które tutaj są, a które pokazuje pewną nieświadomą, a dotyczy też mojej skromnej osoby. Więc siostra mojej mamy jest siostrą zakonną i tam jest na Ukrainie od 25 lat. Do Polski nie chce wracać, bo ona się tam czuje jak ryba w wodzie, mimo swoich wielu wiosen, jakie już ma. No i tam pomaga niewidomym, bezdomnym. Byliśmy tam kiedyś jako fundacja. No ona taki ma humor i ona bardzo lubi właśnie te, zbiera te anegdotki, tam zawsze wesołe piosenki. No więc bardzo mówi, że tam jest taki duch właśnie pogody, radości wśród tych ludzi mimo tej biedy. Ale sama opowiada mi taką rzecz, że tam zostało w Kijowie po raz pierwszy od czasów Chmielnickiego ustanowiony nowy arcybiskup w Kijowie. Więc 400 lat bagatela przerwy. No i to jest Polak tam urodzony. No i ona pojechała na ten ingres, tam oczywiście wszyscy byli, tam ta uroczystość trwała, a później ten biskup wszystkie księży, siostry zaprosił i z każdym rozmawiał, skąd on jest. No więc moja cześć oczywiście też poszła. A był to czas, 2009 to był rok, że były, ja miałem takie spory w telewizji o Rajd Bandery. Pomyślono wtedy, że będą jechali młodzież na rowerach z tego pomnika, no i będą sławili zdrowy tryb życia Bandery, że Bandera był skautem i nie palił papierosów i nie pił alkoholu. Ja wtedy w Gazecie Polskiej napisałem, że byłem wiele razy na Ukrainie, ale mężczyznę, co nie pije alkoholu, nie spotkałem. No ale to prawda. No anegdotkę opowiem. No i później, no i mówię, ale jeszcze znamiennego bohatera Europy, co nie palił, nie pił i nie jadł mięsa, ale zrobił się Adolf Hitler. No więc, że można to. I oczywiście była awantura, ja miałem 7 takich wywiadów,
kandydatów występu w różnych telewizjach, a moim kontrmówcą był, rozmówcą był Henryk Wujec z ówczesnej kancelarii prezydenckiej. No niemniej rzeczywiście te występy w Walderze były bez przerwy. No więc ciotka jak poszła do tego biskupa, no to się pochwaliła, że ma siostrzeńca swojego w Krakowie. No i on się pyta, jak on się nazywa, no więc wymienia nazwisko. On mówi, tak, tak, ja coś słyszałem w polskiej telewizji. On ma coś wspólnego z Banderą, tylko nie pamiętam co. Więc to jest najlepszy też przykład, jak mają granice świadome. No i ciocia mi napisała, oczywiście, że jest, że jestem siostrzeńcem Bandery. Jeszcze powiem drugą anegdotkę, która jest a propos biskupa, który zmarł. Wspaniały człowiek zmarł, biskup Charkowa, kapucyn. Byłem na jego pogrzebie w Sędziszowie Małopolskim. Bardzo prawy ksiądz, pochodzący z tych samych stron co ja, jako kapucyn pojechał. Jeszcze istniał Związek Radziecki, on tam pojechał na, podtrzymywać kościół. Później został biskupem w Charkowie. I tam z kolegami księżmi pojechaliśmy do tego Charkowa. On nas przyjął bardzo skromnie w takim mieszkaniu przerobionym z garażu. Tak, tak mieszkał biskup. No ale przyjął oczywiście, był barszcz ukraiński, były pierogi i tak dalej. No ale wcześniej tam jest taki zwyczaj, biskup przyniósł butelkę, no powiedzmy takiej, no choriłki, choriłki jak to mówią, bo tam jest zwyczaj, że jak chce się uszanować gościa, to każdemu tam nalewa. No więc biskup do każdego z nas księży podchodził i nalewał. No i Pek chciał, że jeden z moich kolegów był abstynentem. No i on mówi, że on nie pije. A tam przed obiadem jest zwyczaj wypicia na zdrowie gospodarza, gości i tak dalej. No i biskup pyta się, kto nie pije, mówi, a pyta się, a to ksiądz katolicki jest? Bo tam z kolei jest dużo adwentystów, świadków Jehowych i oni nie piją. Więc jak no, mówimy, ekscelencjo, on jest abstynentem. A on jakoś nie zrozumiał tego. Mówi, a, znaczy, kim on jest? Mówi, a więc ja już nie widziałem, i mój drugi kolega mówi, ekscelencjo, on ma wszyty aspera. A on mówi, a to rozumiem. Proszę Państwa, jak tu biegować w takiej społeczności? Podsumuję sobie tak. Kresy wydały piękne owoce. W postaci styku kultur z Ukrainą, Ukrainą, Litwini, Żydzi, Ormianie i tak dalej. Musimy umieć znaleźć porozumienie, ale dzieli nas historia. No jedyna jest droga. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Powiedzieć prawdę, a szukać tego, co jest pozytywne. Mam nadzieję, że dożyje się takich czasów, że będziemy mogli spokojnie z Ukrainą. Już na innych warunkach niestety.